Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam moje zakupy dla Rebornów, które zrobiłam w tym tygodniu. Jest tego trochę. Co prawda jest jeszcze więcej, ponieważ część zamówionych rzeczy jeszcze do mnie nie dotarła. Ale mam nadzieję, że w tym tygodniu przed świętami jeszcze się u mnie pojawią. Jak widzicie, tutaj mamy w kołysce Wojtusia i Emilkę. Wojtuś ma między innymi na sobie taki bodziaczek, który mu też teraz kupiłam. Dinozaury. Spodenki ma stare od jakiegoś kompletu z myszką Miki z HM. Bardzo fajny jest ten bodziak. Co prawda bardzo mocno przyległy, ale mi to nie przeszkadza. Ważne, że Wojtuś fajnie w nim wygląda. Po prostu jest jak żywy, jak malowany chłopak. A tutaj mamy Emilkę. Emilka też jest ubrana w ciuszki po mojej poprzedniej lali. Dlatego one są nieco dużawe. Chociaż czapka nie jest duża, ponieważ ten rozmiar z Pepko 62. Wydaje mi się, że on nawet jest mniejszy niż rozmiar 50, więc ta rozmiarówka 62 jest nieco przesadzona. Co to ma Emilka za portusie? A, też z Pepko. Właściwie ona jest cała w pepkowy zestaw ubrana. Jak widzicie, nagrywam przy lampach, przy sztucznym oświetleniu, bo no niestety w ciągu dnia nie miałam na to czasu, kiedy jeszcze było światło dzienne, ale mieliśmy też dzisiaj bardzo pochmurny dzień, więc przypuszczam, że nawet ciężko by było te ubranka pokazać przy takim świetle, jakie było dzisiaj. No to co, nie przedłużam i pokażę Wam moje najnowsze zakupy. Dobra, jako że dziewczyny mają pierwszeństwo, najpierw pokażę Wam, co kupiłam Emilce. Tak, zaczniemy od takiego body z firmy Salto. Troszeczkę się okazało za duże. No też nie zwróciłam uwagi, że było napisane, że to jest duży rozmiar 56. Ale to nic, jak będę mieć jakąś większą lalę, na pewno się przyda. Bardzo ładny jest to body z Falbanku i też było no stosunkowo niedrogie. Dobra, to sobie body odłożymy. O, jak widać, to jest takie jednolite. W ogóle lubię bardzo takie jednolite ciuszki dla dzieci. Niesamowicie mi się to podoba. Lubię też, wiadomo, takie kolorowe. O, jak na przykład tutaj. To jest chyba też z HM. Tak, z HM. Taki fajny motyw z odrobiną folkloru. Też bardzo ciekawe to jest. Dlatego zdecydowałam się na zakup takiego bodziaka. No fajny, jest taki inny, ciekawy, więc myślę, że Emilka będzie w nim bardzo fajnie wyglądać. Co prawda jeszcze go nie przymierzaliśmy, ale mam nadzieję, że to w ogóle Reborny w takich jasnych, białych rzeczach wyglądają fajnie, więc mam nadzieję, że będzie wyglądała w tym super. Dobra, kolejną rzeczą jest taka bluzeczka. Tutaj z tyłu na guziczki. Tak bardzo fajnie się ją ubiera. Next Baby. Tutaj nie wiem, czy to widać, jak się fajnie mienią te kaczuszki z przodu na bluzeczce. One są takie złote. Może pokażę bliżej, żeby to było lepiej widać. A, widać. Fajne, złote, mieniące się kaczuszki. Lubię takie minimalistyczne rzeczy. Wiadomo, też kolorowe, takie ciekawe też są super. Ale jednak nie wiem, no takie eleganckie mi się bardzo podobają. O, tutaj mamy taką sukienkę żółtą z Dumbo w grochy, zapinaną z tyłu na pleckach, bardzo mała, 50 rozmiar, więc jest na Emilkę idealna. Następnie mamy z Pepko taki bodziak z Falbanku z sukienką, rozmiar chyba no 62, co mnie zaskakuje, ponieważ wszystkie te 62, jeżeli chodzi o bodziaki, są za duże, a ta 62 akurat jest idealna, jak na rozmiar po prostu 50. Więc nie wiem, jak ta rozmiarówka w Pepko idzie, ale jeżeli o to chodzi, to jest idealny na Emilkę. Dobra, następnie mamy taki kombinezonik. Rampersik zapinany na zameczek w chmurki. To jest firma Mini. Nigdy o niej nie słyszałam, ale akurat coś takiego mi wpadło w ręce, więc postanowiłam to kupić. Bardzo mi się spodobało. Fajne te chmureczki, fajne, że na zameczek łatwo się zapina.
No, moim zdaniem super. Następnie mamy taką sukieneczkę. Różową sukienkę ze sztruksu. To jest taką kokardeczką. Z tyłu zapinana na guziki. Na takiej bawełnianej podszewce. Bardzo fajna. Nieduża, elegancka do białego body. Myślę, że będzie wyglądała super. Potem mamy zestaw. Czyli takie białe body z... Tutaj z takimi bufkami. O, i do tego jest taka sukieneczka z polarku w krateczkę z guziczkami w kształcie serduszek. Kieszonki ma tutaj w kształcie serduszek. No, Lala wygląda w niej bosko. Co prawda zdjęcie, jakie zrobiłam, nie jest jakieś najlepsze, ale pokażę Wam na końcu filmu, będziecie mogli zobaczyć, jak to fajnie wygląda w zestawieniu razem. To nie było dość... No, to nie było tanie. Już nie pamiętam, z jakiej to jest firmy. A, z George'a. Teeny Baby George, czyli typowo na takie wcześniaki. Bardzo ładne. Nie przypomnę sobie teraz ceny, ale o ile dobrze pamiętam, to było najdroższe ze wszystkich rzeczy, które teraz kupiłam. Ten zestawik. I nie żałuję, bo jest naprawdę piękny. Później mamy tak, taki zwykły pajacyk w misie. W ogóle lubię te misie, dużo rzeczy z nimi ostatnio kupowałam. Bardzo, bardzo fajnie wyglądają w tym laleczki, takie jest cukierkowe bardzo. Ten akurat jest troszeczkę dużawy, ale Lala wygląda w tym naprawdę fajnie. O, tutaj jest fajna rzecz. To jest takie body w kwiatuszki. Newborn by Lindex, taka firma. Świetny materiał, jest ciekawy, taki ażurowy z dziurkami. Jest taki kaftanik właściwie, a nie bodziak. Ale on ma tutaj taki fajny bajer. O, pokażę Wam z bliska. Czy jeszcze, czy to widać? Tak, widać. On ma tutaj dwa rzędy guziczków zapinanych od spodu. Więc można to regulować, jeżeli Lala czy Dzidziuś są większe bądź mniejsze, można to fajnie wyregulować, więc to nie jest takie na... No, może posłużyć na dłuższy okres, a jest naprawdę świetne. Też chyba robiłam Lali w tym zdjęcia, więc będziecie mogli zobaczyć. Zresztą na grupie, ci, którzy należą do grupy, na pewno już widzieli te zdjęcia w moich postach. Ale jeszcze wrzucę na końcu filmu, żeby wszyscy mieli okazję to zobaczyć. O, następnie mamy taką sukieneczkę malutką. W rozmiarze 50. Też z firmy Mini. Bardzo fajna, taka ażurowa. W dotyku jest, no, świetna. Naprawdę cieszę się z takiego zakupu. Następnie mamy, o, taki pajacyk w kwiatuszki. Dwa takie pajacyki w kwiatuszki. O, jeszcze tutaj jest jeden. Jeden jest taki jaśniejszy. A drugi jest, o, taki. Trochę ciemniejszy. I oba są z firmy Next. To jeden ma taką falbankę zwykłą pod szyjką, a drugi ma koroneczkę. Oba są, no, naprawdę piękne. Lubię wszystko, co jest takie kwiatowe. Taki motyw mi się zawsze podobał i... No i będzie mi się podobał, więc... Dużo rzeczy kupuję właśnie z takimi wzorkami. Dobra, to sobie odłożymy. Następnie, o, to jest z F&F. To już kiedyś kupione, ale chyba wam tego nie pokazywałam. To są dwa takie pajacyki, jeden większy, drugi mniejszy, z króliczkiem. Bardzo fajne. Ten jest w rozmiarze 50, ten chyba był 62. Bo kupiłam, jak miałam jeszcze... Lalę właśnie, jedną większą, taką na 62. No i Nelę, która miała rozmiar 50. Więc te body, te pajacyki właściwie założyłam na nie może raz. Żeby miały obie na raz, ale jeżeli kiedyś jeszcze będę miała taką większą lalę, to na pewno z tego skorzystam. O, a ten od czasu do czasu ubieram Emilce. Wcześniej ubierałam Nelusi, teraz
Emilce. No jest takie właściwie uniwersalne, chociaż myślę, że raczej dziewczęce. Dobra, a właśnie tutaj jeszcze taka jest też z tej serii z FNF. Też taki króliczkowy pajacyk. Chyba nawet z tym samym króliczkiem. Tak, zdecydowanie to będzie ten sam. W rozmiarze 50, bo to było razem wszystko kupione. Dobra. A potem mamy jeszcze z Nexta taki pajacyk. Jest świetny, chociaż go nie wiem, może raz czy dwa ubrałam Lali. Ale jest naprawdę piękny i no naprawdę Lala i myślę, że dziś już będą w nim wyglądały. Lala wygląda z nim, w nim super, ale dziś myślę, że będzie wyglądał jeszcze lepiej. Nawet jest, o, taki telefon stary ze słuchawką. Tutaj są jakieś ptaszki. Tu ona jest biedroneczka. To jakiś motylek czy ćma. No super wzór ma, naprawdę piękny. Bardzo jarzący, bo to taki bogaty. Ale jeżeli chodzi o małe dzieci nie widzą ostro i nie widzą też takich kontrastowych, znaczy widzą tylko takie kontrastowe kolory, nie widzą, nie mają pełnego widzenia takiego jak my. Więc jeżeli małe dziecko właśnie patrzy sobie na takie kontrastowe kolory, to ten wzrok cały czas pracuje, więc no to jest fajna rzecz. Co prawda z bliska siebie nie widzi tak dobrze, ale te kolory cały czas gdzieś między oczkami migają, więc to jest naprawdę, jeżeli chodzi o takie ćwiczenie wzroku, to zawsze też jest na plus. Dobra, dalej mamy taki z H&M w rozmiarze 50 polarek. Różowy z takimi fajnymi wzorkami. Bardzo ładny. Następnie mamy taki polarkowy, pluszowy pajacyk. Z jakimś nietoperzem, czy kotek to jest, no ciężko mi powiedzieć. W każdym razie z jakimś wariotem. Z Cool Club. Cool Club, o ile się nie mylę, to jest chyba ze Smyka. Tak mi się wydaje. Nie jestem na 100% pewna, bo tak jak widać, kupiłam tego trochę już. Poniekąd skupiłam w rachubę co i gdzie. To jest jeszcze taki polarek z myszką Miki, dość gruby. Z podszeweczką. Na 3 miesiące co prawda, ale specjalnie go kupiłam, żeby właśnie był pod takie, na takie właściwie cieńsze ubranka, żeby dziecko nie wyglądało, nie było takie przypłaszczone, nie? Bo jak się kupi w małym rozmiarze odzienie wierzchnie, to wiadomo, że nie zawsze się to wszystko zmieści, a jeżeli jest ciut większe, to jednak to wszystko się mieści fajnie pod spodem i dziecko ma trochę luzu wewnątrz. No, w tym przypadku akurat jeszcze laleczka. O, tutaj jest też taki fajny, cieplutki sweterek z króliczkiem. Takim fajnym miziatym. Z takiego fajnego miziatego materiału. Z uszkami tutaj super, naprawdę jest świetny. Made with love. A, Primark. Tak, to było z Primarku, to kupowałam przez internet. No super, jest przemilusi. I na koniec mamy z tych dziewczęcych ubranek takie spodenki. Tutaj Wam pokazuję jedną parę, bo nie wiem, gdzie posiałam drugą, bo kupiłam dwie pary takich samych spodenek w rozmiarze 50. One mi się no mega podobają. Co prawda te kupiłam teraz, a wcześniejsze, bo miałam drugie takie same już kupione wcześniej, więc postanowiłam dokupić drugą parę, że no w razie czego do zdjęć będę miała fajne, do ubierania będzie właśnie dwa dzidziusie w takich samych, w takim samym zestawie, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało, fajny będzie efekt zdjęć i no jednak postanowiłam dokupić drugą parę, żeby było do, no typowo do fotografii. Dobra, następnie tu mamy takie gadżety. Jeszcze tutaj pokażę Wam, co kupiłam. O, na przykład czapeczki. A, tu jeszcze zapomniałam, tu jeszcze zostało parę rzeczy, sorry. Tu jeszcze mamy tak spodenki z tym fajnym misiem, o którym Wam mówiłam, który mi się bardzo podoba i fajnie wygląda też w zestawieniu z innymi ubrankami. Potem mamy takie, o, w zestawie z firmy Tu. Spodenki z czapeczką, też bardzo fajne, w rozmiarze 50. Następnie mamy taką piżamkę z F&F. Wydawało mi się, że ona będzie zdecydowanie za duża, bo tylko był taki rozmiar, nie było mniejszego.
Ale jak się okazało, po ubraniu na Emilkę jest w sam raz. Taki nie za duży, nie za mały. No taki idealny do spania, do kołyski. Wygląda naprawdę fajnie. I nie był dość drogi, więc to było też przesłanką do kupienia większego rozmiaru. No i tutaj też jest z zestawu takich króliczków z tym motywem, w którym mam już kilka ubranek, więc zdecydowałam się też właśnie dokupić coś takiego. I jak się okazało, był już strzał w dziewięćdziesiątkę, bo wcale nie było za małe. Boże, już wcale nie było za duże na lalkę, tak jak wcześniej się spodziewałam tego. Tutaj jeszcze mam takie dwie czapeczki, które przyszły gratis do tych... A bluzeczkę już gdzieś tam posiałam. O, jest tam, widzę ją teraz przed oczami, do takich bluzeczek z nadrukiem synek mamusi, córeczka mamusi, to pokażę wam potem. Aha, bo wyciągnąłem tylko jedną, no to zobaczycie jedną, ale ona jest analogicznie taka sama jak druga, tylko z innym napisem. Dobra, następnie mamy tak, taką zwykłą niebieską czapeczkę, drugą taką, o, z tutaj z jakąś meteczką. No chyba obetnę, bo mi tak średnio się to podoba, a sama czapka w sobie jest fajna. Tak, dla Niuni mamy taką różową, też te metki muszę obciąć, bo mnie strasznie denerwują. Jest idealna na nią, w chmurki akurat będzie fajnie pasowała do tego pajacyka, który pokazywałam wcześniej. Aha, tutaj tą z Konwersa już wam pokazywałam. Tutaj mamy, a takie zwykłe czapeczki, jedna takie w kotki z kwiatuszkami, jedna taka troszkę w takim przeskwiniowym kolorku z serduszkiem i jedna zwykła, standardowa, taka biała, bo właśnie takiej mi brakowało, zwykłej, gładkiej, białej czapeczki do komplecików takich do spania. I teraz czas na chłopięce ciuszki. Jeszcze w międzyczasie pokażę wam, co na szydełku zrobiłam. O, pierwszą rzeczą jest taka czapa. O, właśnie na tą stronę idzie, bo ona tutaj ma szycie z tyłu. Jest taka świąteczna, niebieska czapa elfa z takim pomponikiem. Z bawełnianej włóczki, bardzo fajnie. Fajnie się układa, fajnie się dopasowuje. No, podoba mi się. Idealnie na główkę Wojtusia jest zrobiona. Tutaj jeszcze jest taki zestaw, nie wiem, czy go wam pokazywałam. Bo Wojtusiowi robiłam taki szary, z szarej włóczki. A Emilce uszyłam różowy, z różowej włóczki. Właśnie taki mini komin i do tego czapusia z pomponem. A i jeszcze zrobiłam taki komin do zawiązywania na dwa razy pod szyjkę z kwiatuszkiem takim różowym. O, i do tego jeszcze są takie rękawiczki na sznureczku. I do tego też robiłam cały taki komplet jak ten różowy. Też właśnie z tej szarej włóczki połączonej z różowym. Też fajnie to wyszło. Identycznie jak tam te dwa komplety, szary i różowy, tylko że szaro-różowy też fajnie to wyszło. On jest troszkę grubszy ze względu na to, że jest robiony z dwóch włóczek. Dobra, i teraz tak. Co my tu mamy? A! Takie buciki przyszły gratis do któregoś z zamówienia. Strasznie fajne są, podobają mi się. Więc na pewno będę z nich korzystać i bardzo dziękuję za taki dodatek. Tutaj co prawda mam jeden bucik, bo gdzieś drugi został porwany przez moich małych złodziei. Mój wóz się tu przyczepił, taki z pieskiem. Te dwa buciki z pieskami też przyszło gratis do zamówienia któregoś, więc bardzo dziękuję. Następnie mamy takie świąteczne skarpetusie z pingwinkiem i z takim motywem typowo świątecznym. Szare bardzo fajne są. No i jeszcze mam takie, o, dwa zestawy skarpeteczek, też przez internet kupione, bardzo ładne. I teraz tak, z ubranek mamy pierwszą rzeczą, która mi się w ogóle najbardziej ze wszystkiego spodobała. Z firmy Lindex, czyli z tej samej firmy, z której było to pierwsze body takie z falbanką dla Emilki. To tutaj dla Wojtusia mamy taki sweterek. Jest fajny, bo jest cienki, leciutki, taki zgrabny, fajny, fajnie się dopasowuje, fajnie się układa. Nie jak większość właśnie takich ciuszków robionych na... No właśnie takich bardzo podobnych, ale jednak one są grube i... Niestety do zdjęć się nie nadają, bo widać, że ta lalka jest taka napakowana wtedy, taka, no taka
no, widać, że coś jest nie tak. A to jednak jest, no, jeżeli chodzi właśnie o zdjęcia, o ubieranie Lali jest idealne, więc dla dzidziusia myślę, że też na takie no, wiosenne dni jest super. Tak, następnie mamy taką bluzeczkę. I'm excited about everything. No, myślę, że wszyscy wiedzą, co to znaczy. No wiadomo, małe dzieci są zafascynowane tym, co się dzieje wokół nich. Właściwie pierwsze dni na świecie to jest taka ekscytacja, więc ma jeszcze koszulkę z takim napisem z firmy Next Baby. Bardzo fajne. Potem mamy tak, takie porteczki w gwiazdki. Właśnie dokupiłam je z myślą o tym kocyku właśnie, że pasują fajnie. Cudne są i Wojtuś, powiem wam, wygląda w nich super. Też chyba robiłam w nim jemu zdjęcie w tych spodenkach, ale nie jestem na 100% pewna. A jeżeli robiłam, to dodam to zdjęcie na pewno na końcu filmiku. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Potem mamy tak, taki rampersik wełniany z Next. Jest świetny, bo jest też właśnie cieniutki, leciutki. Tutaj nie jest cisnący. Fajny na takie lekkie zaczepy. Naprawdę jest bardzo miły w dotyku i Lala wygląda w nim super, a dzidziuś na pewno będzie wyglądał jeszcze lepiej. A nie wiem, czy tego mam nie pokazywałam, bo to już było wcześniej kupione, tylko mi się zaplątało. Wyciągałam z szafeczki. Taka zwyczajna bluza z jakimś smoczkiem czerwonym. Bardzo fajna, też fajnie w niej Lala wygląda. Ja chyba wam ją już pokazywałam. O, i tu jest to body, o którym wcześniej mówiłam. Synek mamusi i córeczka mamusi są takie dwa takie kupiłam. Tylko, że różnią się tym, że dzidziuś na body na drugim body ma różową koszulkę. No i to jest właściwie cała różnica. No i wiadomo, jest córeczka, nie synek mamusi. To jest rozmiar 56, ale jak się okazało, one są bardzo duże. I są na lalki za duże niestety, ale jak je dobrze wyzwijam, to jest całkiem okej. Dobra, to chyba nie pokazywałam wam, ale na jakimś filmiku z zeszłego tygodnia na zdjęciu Wojtuś miał je na sobie, więc też wam pokażę z bliska. To są takie fajne spodenki z Disneya z myszką Mickey. Takie portki właściwie, trochę duże na niego, ale fajnie wyglądają. Dresowe, super. Tutaj mamy tak, jeszcze takie malutkie portusie. Okazało się niestety, że są za małe na Wojtka, ale myślę, że zostawię je dla jakiejś innej laleczki, kiedyś się jeszcze przydadzą. Tak, następnie mamy takie spodenki z misiem na dupce. Brązowe, bardzo fajne, też troszeczkę dużawe. I drugie są takie standardowe w paseczki, też bardzo fajne, niestety trochę duże, ale jak się je dobrze pozwija, to na lalkę są ok. No i do tego jeszcze mamy spodenki sztruksowe z łatkami na kolankach. Też są bardzo słodkie, o tutaj z takimi kieszonkami na płci. No, Wojtuś wygląda w tym naprawdę fajnie. Tak, dalej mamy o taką bluzeczkę z lewkiem. Idealna, rozmiar jest naprawdę idealny na Wojtka, wygląda w tym bardzo dobrze, układa się też fajnie, więc no, też byłam zdziwiona, że w ogóle udało mi się kupić taką malunią bluzkę, ale akurat się trafiło i faktycznie przyszedł taki rozmiar, jaki miał przyjść. A tu wam pokażę też fajny zestaw, czyli to jest tak, podziak, do tego są spodenki i czapeczka. Bardzo fajny zestaw też. Wojtek fajnie w tym wygląda. Już nie pamiętam, co to za firma była. Czy to F&F? Nie, na pewno nie. Teeny Baby tylko pisze. Czyli na bardzo małe dziecko, ale nie wiem, czy też firma się tak samo nazywa, czy to po prostu jest wypisany tylko rozmiar. To może być też nazwa firmy, więc nie jestem na 100% pewna, bo to też było kupowane przez internet. Bardzo, bardzo fajny zestaw, od razu mi się spodobał, rzucił mi się w oczy.
Dobra, tutaj mamy jeszcze. O, to kupiłam się okazało za duże. Takie z myszką Miki, bodziak. Taki zwykły bodziak do spodenek. Dalej, o właśnie, to są zapomniane przeze mnie, odgrzebane ostatnio rzeczy, które kiedyś kupiłam i znalazłam na dnie szuflady rebornowej, czyli to jest taki pajacyk z tygryskiem i kupusiem. Ja go chyba Wam pokazywałam na którymś filmiku, bo zaraz po tym, jak się mi udało to odgrzebać. Bardzo fajne z Disneya. Co my tu jeszcze mamy? A, tu jeszcze ze Snoopym też drugi taki odgrzebany, zapomniany przeze mnie, a naprawdę bardzo fajny. Więc myślę, że będę częściej Wojtka w to ubierać. O, dalej mamy tak, kilka takich bodziaków. Ten się okazał niestety z HM rozmiar 50, gdzie zazwyczaj z HM-u ciuszki w tym rozmiarze są za duże na moje lalki, to ten się okazał być za mały, co mnie bardzo zdziwiło. Ale no trudno, fajnie w nim lala wygląda. Jak kiedyś będę miała jeszcze jakąś mniejszą, to na pewno będę z niego korzystać, chociaż na Wojtku wygląda taki mocno rozciągnięty, więc na razie poleży sobie w szafie, a jak będę miała taką laleczkę, to na pewno będę ją w to ubierać. Dalej mamy, o właśnie, kilka takich bociaków, to Wam pokażę, o, jeden po drugim, są podobne. Jest, tak, jeden jest taki w kaczuszki, standardowy biały bociak z długim rękawem w kaczuszki. Później mamy stateczki i w wielorybki. Później mamy tak, taki zwykły niebieski ze stateczkiem, też właśnie pod jakieś ubranka, pod jakąś kurteczkę, czy pod jakiś niebieski sweterek wygląda fajnie, pod spód. O, tutaj następny jest taki z wielorybkiem, też z tej serii. Tylko ciemnogranatowy. Tutaj mamy dalej, o, wielorybki, bardzo zbliżony do tego zestawu, który Wam wcześniej pokazywałam. Bardzo zbliżony motyw do tego kompletu wieloryby. Też fajnie wygląda. Przymierzałam go do tych spodenek i do czapki. Niestety w zestawieniu z tym widać, że się troszkę różnią, więc jednak lepiej wygląda, jak w tamtym kompleciku jest ta bluzeczka biała. Więc lepiej nie łączyć, bo to za bardzo pstrokaty się robi taki wzór na całości. Dalej mamy tak, o, z tej serii też bodziak z długim rękawem w paseczki. A tutaj już troszkę innej półki. W rozmiarze 56 też w paseczki, tylko troszkę z innego materiału, takie body połączone z kaftanikiem. Bardzo fajne w paseczki, lubię takie u chłopców, takie granatowe ciuszki w paseczki, zwłaszcza bardzo mi się podobają. O, i jeszcze tutaj drugie troszeczkę mniejsze body, bodokaftanik, nie wiem jak to nazwać, z firmy, to jest z firmy Name It, tak to chyba się nazywa, w rozmiarze 50, to jest z gwiazdkami, bardzo fajne i beżowe kolory super wyglądają. Dalej, a, to Wam pokazywałam kiedyś na filmiku, co moje laleczki dostały, to na Mikołaja w prezencie. I fajnie, bardzo fajnie w tym wyglądają. Co prawda nie wiem, gdzie są kupione i nie mam pojęcia, ale myślę, że przez internet chyba można coś takiego kupić, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to można zawsze zobaczyć. O, dalej mamy tak, takie body z krótkim rękawkiem, z bluzeczką, z kołnierzykiem i guziczkami z kieszonką. Tutaj super, cudnie to wygląda, naprawdę. Na lali pięknie. O, to jest też jedna z moich ulubionych rzeczy, czyli taki rampersik. Taki, no naprawdę, bardzo fajny ten materiał jest, z którego jest zrobiony. Nie jest ani włóczka, ani taki... Ciężko właściwie powiedzieć, co to jest, taki lniany, dzianina, no nie znam się za dobrze na materiałach, ale w każdym razie jest bardzo, bardzo fajny.
Widzę, że mi niestety urwało końcówkę nagrania, więc wrócę jeszcze do tych dwóch kaftaników. No, jak widzicie, one są z firmy Primark i Early Days. Ja je ubieram laleczką jednocześnie, to znaczy jak jedną laleczkę ubiorę właśnie w ten kaftanik, to drugą ubieram w ten i do tego dokładam taki na przykład body, do tego szary, wiadomo, do tego jakieś takie beżowe, wiadomo, pod spód i do tego spodenki też w takich samych kolorach, więc fajnie to wygląda. Jeszcze czasem do tego dokładam też czapeczki w podobnych tonacjach, więc no fajnie to tak bardzo dzidziusiowo wygląda, tak naprawdę przyjemnie. O, i na koniec mamy takie dwa bodziaki z Lidla. Kupiłam je w drodze do pracy, bo jak już pewnie kiedyś wspominałam, mam Lidla zaraz przy mojej firmie, w której pracuję. To jest rozmiar 50, ale w Lidlu te 50-tki są takie, że one są niestety bardzo duże. Że niby rozmiar 50, 56, ale jak na moje oko to jest spokojnie 62, jak nie więcej. Bo na lalki jest naprawdę zdecydowanie są, oba są za duże, a laleczki tak 50-56 jest ok, a 62 to już niestety no wisi, więc jak przyłożę takie wody do lalki, to właściwie jest na całą jej długość. Od tutaj główka, dajmy na to, od główki do stópek. To zapinanie ma na wysokości stópek, więc naprawdę jest za duże, ale jak tak jak już mówiłam kiedyś, jak to się pozwija fajnie, to całkiem niegłupio wygląda. Dobra, i to z moich zakupów, które przyszły w tym tygodniu, na razie to wszystko. W przyszłym tygodniu na pewno jeszcze pokażę coś więcej. To, co przyjdzie, no mam nadzieję, że przyjdzie do mnie przed świętami. Bo na przykład zamówiłam jeszcze paczuszkę z magnesikami do smoczków, bo też zamówiłam kilka smoczków nowych. Niestety ta paczuszka została zagubiona przez firmę InPost. Szukają jej już od tygodnia i niestety znaleźć nie mogą. Ja się też nie dziwię, bo mają naprawdę duży ruch teraz. Ale no mam nadzieję, że uda mi się tą przesyłkę odzyskać. Wiadomo, no te magnesiki też nie są jakieś specjalnie drogie, ale kupiłam ich dość sporo, więc ta kwota troszkę urosła. I no jednak fajnie by było, jakby się znalazły. I coś jeszcze miałam mówić. A, jeszcze zamówiłam bardzo fajne smoczki dla lalek. To znaczy taki zestaw czterech smoczków, bardzo podobnych do smoczków Bips, czyli to są te okrągłe smoczusie, z taką brązową końcóweczką, właściwie nie wiem, czy to jest silikon, czy to jest, jaki to jest materiał, z którego są zrobione te końcówki. W każdym bądź razie coś na takie podobieństwo, tylko wersję angielską, która właśnie najczęściej, no, która jest w Anglii dość powszechna. Tych smoczków są, tak jak już mówiłam, w zestawie cztery. Dwa fioletowe i dwa różowe, więc po prostu odetnę końcóweczki z jednego różowego, z drugiego fioletowego i będę miała taki fajny jeden do buzi, ewentualnie drugi do położenia w tym samym kolorze, więc fajnie to myślę będzie wyglądało. No ale to przyjdzie jeszcze w przyszłym tygodniu. No i co? Prezenty mam już wszystkie zamówione na święta, no oprócz jednego, bo mam problem z prezentem dla mamy, bo jak co roku chcę, żeby to było coś wyjątkowego. W tym roku chcę coś naprawdę super kupić, a jest już dość późno i niestety dalej nie mam na to specjalnego pomysłu. Wiadomo, że tam kupiłam jakieś już dodatki do tego, co na pewno chcę dołożyć do prezentu, ale niestety tego głównego prezentu jeszcze nie wymyśliłam i już nie zostało dużo czasu, więc mam nadzieję, że się poskładam jakoś i w końcu coś wybiorę. Jeśli mielibyście jakiś pomysł, to bardzo proszę podrzućcie mi w komentarzach. O, jak widzieliście, to już było wszystko. Teraz na koniec pokażę Wam moje laleczki. Oczywiście Nusia się tutaj zainstalowała do nich. Ona uwielbia tutaj z nimi spać. Nusia, pokaż się tu do kamery. Nusia! Zaspana jest, nie chcę mruczeć. Nunia! Strasznie dzisiaj jest grzeczna. Jak na nią, bo to jest straszny koci łobuz. Zresztą widzieliście na ostatnim filmie, jak rozrabiała. To jeszcze Wam na koniec... Ojej, ojej, ojej. Pokażę Emilkę.
I Wojtusia. O, jak sobie Wojtuś smacznie śpi. No, wyglądają razem bardzo fajnie w tej kłusce. Strasznie mi się to podoba. Dobra, to myślę, że na dziś to wszystko i do zobaczenia za tydzień albo za 2 tygodnie, bo nie wiem, czy będę miała czas w przyszłym tygodniu cokolwiek nagrać. Do zobaczenia, pa, pa!